Dzień dobry, dziewiarki i dziewiarze. E-dziewiarka, 15 lat działalności sklepu właśnie mija. Dokładnie 15 października 2009 roku ruszył sklep E-dziewiarka. Z naszą pewną, z wieloma obawami, z naszą nieśmiałością. Wtedy na rynku dziewiarskim były 2-3 sklepy z włóczkami raczej średniej jakości. Nie było wysokiej jakości produktów, nie było super drutów prawie samorobiących. Czuliśmy się troszkę jak odkrywcy i wizjonerzy. W tym 2009 roku mieliśmy kilkanaście kategorii włóczek z firmy Jarnart oraz druty NITPRO sprowadzone przez nas jako pierwszych do Polski z Indii. Drewniane, kolorowe druty, przedmiot marzeń moich. I wierzyłam, że po tej drugiej stronie ekranu są też inne dziewiarki, dziewiarze, które również takich drutów pragną. To nie było łatwo uwierzyć w to, że druty, które nie kosztują 5 zł, znajdą nabywców. A znalazły. I system podejścia do drutów, druty dołączenia na gwint, gdzie mamy jedną żyłkę i dokręcamy sobie ileś rozmiarów drutów, to również było bardzo innowacyjne, no i takie odważne na tamte 15 lat temu. Mamy w ofercie w firmę Jarnart. Do teraz mamy druty firmy NITPRO również. Ale pomiędzy tym wszystkim, co było wtedy, a jest teraz, nastąpiła cała masa różnych zdarzeń, które przybliżę Wam tak pokrótce, jak nastąpiły. Mam ściągawkę pewną, ponieważ nie chronologicznie nie wszystko byłabym w stanie tak od razu przed kamerą ułożyć. W grudniu 2009 roku sprowadzamy włoskiego producenta do Polski, firmę ISPE, pochodzi z Padwy. Odpowiada za nią Stefano, z którym znamy się do teraz, ponieważ on dalej tam zajmuje się tym, czym się zajmował. I z produktów ISPE innowacyjne na polskim rynku jest bardzo cienkie merino i bardzo cienki mohair. Chustę z tego moheru wydziergałam, nazywa się czarodziejska chusta i mam ją tutaj teraz do pokazania. Produkt firmy ISPE, ten mohair, moja pierwsza chusta, nazwana czarodziejską, no tak, bardzo czarodziejska, ponieważ odczarowała mój strach przed cienkimi włóczkami. Patrząc na włóczkę o parametrze 25 gramów, miało około 230-250 metrów, no to tak to nie jest oczywiste uwierzyć w to, że jest się w stanie, niekoniecznie w rok, ale w krótszym czasie, wydziergać dzianinę, a tutaj ta dzianina jest czym się otulić. I to jest ta moja czarodziejska chusta z włóczki Kidys od ISPE. Ma prawie 15 lat. Wśród prac, jakie były umieszczane w galerii, ponieważ od razu wiedzieliśmy, że E-dziewiarka nie będzie sklepem takim jak wszystkie sklepy, jakie są na rynku, tylko będzie portalem dziewiarskim, miejscem, gdzie są włóczki, a są oczywiście akcesoria i prasa do tego, ale też będzie galeria prac dziewiarek, będą porady, będą warsztaty, będzie okienko, czat do rozmów. To wszystko ewoluowało i pojawiało się z czasem. Nie od razu, tylko właśnie jako krok za krokiem, jak w chodzeniu pod górę, gdzie krok za krokiem przybliżamy się do osiągnięcia tego szczytu, który gdzieś widzimy w oddali, majaczy w mgle. No to właśnie tak krok za krokiem pojawiały się rzeczy. Moja pierwsza praca, zdjęcia pracy pojawiły się w 1 listopada 2009 roku i to był szal z włóczki Fonseca, bardzo cienkiego moheru od firmy Jarnart. A pierwsza praca w galerii od klientów była to Gemusia, przysłała nam zdjęcie pracy swojej do galerii, szal z włóczki Monaco.
W marcu 2010 roku, czyli można powiedzieć, że po około pół roku działania naszej e-dziewiarki, tego naszego dziecka dopieszczonego, wymuskanego, jedziemy na targi do Kolonii. Największe targi hobbystyczne z naszej branży w tej części Europy i jako owoc tej naszej wizyty na targach sprowadzamy z wielkim przytupem i wielkim pragnieniem Noro, firmę Noro, japońskie włóczki Noro, araukanie ręcznie farbowane, różne włóczki i bawełna, tam było i merino, Debbie Bliss oraz ręcznie farbowaną włóczkę Malabrigo. Teraz nie jest to już takim niebywałym luksusem zakup włóczki Malabrigo czy Noro. Wtedy było naprawdę takim oszołomieniem również dla mnie dzierganie z tych włóczek. To była, dalej jest, wielka przygoda. Pierwsza praca przysłana z włóczek Noro przez naszych klientów, to było w marcu 2010 roku. Przysłała pracę Kalimera 77, chustę według wzoru Kiri z włóczki Seal Garden Sock. I na stronie również ja umieściłam swoją chustę z tej samej włóczki. Wtedy był taki szał na dzierganie chust według różnych wzorów. I to była często Kiri, czasami Gail. Były takie pewne typy chust, które były bardzo chętnie dziergane. I to właśnie były te chusty. Ja również wydziergałam taką Seal Garden Sock, ja z jednego motka. We wrześniu 2010 roku ruszamy z pierwszymi warsztatami w formie obrazkowej na dzierganie skarpet. W odcinkach, w lekcjach były te warsztaty. Nadal są na naszej stronie. Prowadziła je Kalimera 77. Jeżeli ktoś pragnie chce nauczyć się dziergania skarpet, to z tego można skorzystać. Ja wszystkie te lekcje przerobiłam i wtedy, w tym 2010 roku, wydziergałam skarpety z włóczki Seal Garden Sock od Noro. Teraz wiadomo, chciałoby się wszędzie mieć film na YouTubie, ale jeżeli kogoś nie przeraża słowo pisane oraz fazy pracy dziergania tej skarpety w formie zdjęć umieszczonych w lekcjach, to zapraszam, korzystajcie. Korzystajcie z tego. Wiosna, lato 2010 rok, to jest Alize na dużą skalę przybywa do Polski właśnie za naszym pomysłem, żeby można było kupować te włóczki w większych ilościach niż były dostępne na rynku polskim. Sztandarowy produkt Angora Gold BD z tej firmy w naszej galerii. To Bernatka jako pierwsza przysłała chustę, zdjęcie chusty z wykonanej z włóczki Angora Gold BD. Wielokolorowa włóczka, z której jeden motek wystarczał na chustę, na dużą chustę. Kto dziergał, kto zna tę włóczkę, zostawcie komentarz. Myślę, że jest nas dużo tych osób, które dziergały z Angory Gold i mają nadal te produkty. Ten 2010 rok to też jest czas, kiedy sprowadzamy Dropsa do Polski na dużą skalę z wszystkimi produktami, a wśród naszych klientów jest Gosik, która jako pierwsza przysyła nam zdjęcie pracy wykonanej z tej włóczki. W 2011 roku sprowadzamy Lotus Yarns do Polski z jedwabiem, z kaszmirem, z jakiem i mieszanką tych różnych składów. 2011 jest dla nas takim ogromnym krokiem, kiedy zdobywamy zaufanie firmy Atelier Citron. Nie można było stać się sprzedawcą bardzo łatwo w firmie Atelier Citron, ponieważ musieliśmy najpierw pojechać do pana Citrona, by nas mógł zobaczyć, porozmawiać, a ja musiałam zdać egzamin z tego, czy znam się na tym, co bym chciała sprzedawać. Egzamin polegał na tym, że miałam rozłożonych ileś próbek różnych surowców. Ja tutaj mam jeden ten surowiec, ale miałam ich ileś rozłożonych i dotykowo
czasami węchowo badamy, jaki to może być skład, więc mając rozłożone takie fragmenty surowców, musiałam wskazać, jaki to jest surowiec. Pomyliłam się raz, pomyłka była jedna. Na 100% bambus powiedziałam, że to jest jedwab, ale pan Citron powiedział, że to jest żaden błąd, ponieważ doskonałej jakości bambus w dotyku, w połysku przypomina jedwab. Więc to była pomyłka, ale jakby jej nie było i staliśmy się certyfikowanym sprzedawcą włóczek Atelier Citron, które mają najwyższą jakość, jaka możliwa jest wśród producentów włóczkowych, to właśnie tam dla niemowląt surowiec, dla małych dzieci, dla alergików, to jeżeli ktoś ma wrażliwą skórę, to tylko włóczki Atelier Citron. W 2012 roku zmieniamy magazyn. Magazyn mieścił się w naszym domu, ale już w tym 2000, czyli w trzecim roku działania, już nie było możliwe pomieszczenia kolejnych włóczek i przenosimy nasz magazyn na ulicę Karmelkową we Wrocławiu. Wiele osób oglądających, myślę, że wie, że może było nawet na Karmelkowej we Wrocławiu, to tam w naszym biurze była umieszczona mała czerwona sofa, ona była dwuosobowa, i odbywały się pierwsze spotkania. By mogło odbyć się spotkanie, musieliśmy zmniejszyć objętość biura naszego, czyli biurka chowaliśmy, by można było rozłożyć stół, poczęstunek, krzesła dookoła. Czasami krzeseł brakowało, czasami trzeba było się przenieść z krzesełkami w część magazynową, ale to była wielka radość po prostu obcowania z innymi dziewiarkami i z włóczkami. No i fotorelacje z tych spotkań stały się taką częścią rytuału, jak i te spotkania, bo te spotkania w każdym z naszych sklepów odbywają się nadal, czyli spotkania pasjonatów, w której możemy pogadać z osobami, które czują co my, myślą co my, czyli tam, gdzie wąchamy motki i nikogo to nie dziwi, kiedy dziergamy na okrągło i nikogo to nie dziwi. Następnym takim etapem było takim krokiem, czyli tak, posłuchajcie, jeżeli powstał magazyn na ulicy Karmelkowej, to już byliśmy coraz bliżej myśli do tego, by we Wrocławiu powstał sklep stacjonarny. W 2013 roku przy placu Staszica 20 powstał nasz pierwszy sklep stacjonarny. Miejsce, które jest w części włóczkowe, a w części jest spotkaniowo-warsztatowe. To jest nasze podejście do włóczek jest takie, że nie chcieliśmy, by w którymkolwiek naszym sklepie była lada. W naszych sklepach nie ma lad. Sprzedawca, osoba, która pasjonat Stasia, Danusia, Patrycja, one doskonale rozumieją potrzeby dziewiarskie i tam nie ma lady, której włóczki są schowane za ladą. Do każdego z miejsc można podejść, dotknąć włóczki, poprosić o radę, zapisać się na warsztaty, przyjść na comiesięczne spotkanie. Pierwszy był sklep we Wrocławiu i posłuchajcie, co Stasia teraz o nim mówi. Witajcie. Znajdujemy się we Wrocławiu w sklepie na placu Staszica. A ja jestem Stasia i codziennie witam Was w tym królestwie. Jak już wiecie, świętujemy 15-lecie istnienia naszej firmy. Ale w styczniu również była okrągła rocznica. Minęło 10 lat, odkąd powstał sklep na Staszica. Tak, sklep na Staszica jest najstarszym z naszych sklepów stacjonarnych. A do tego ja miałam również swoją rocznicę okrągłą. W styczniu drugiego minęło mi 5 lat, jak zaistniałam w e-dziewiarce. I przyznam szczerze, że jestem z tego bardzo zadowolona. Jestem mega szczęśliwym człowiekiem, bo wiem, że wiele z Was, wchodząc do naszych sklepów, mówi nam, że zazdroszczą takiej pracy. Wiemy i bardzo się z tego cieszymy. Powiem Wam, że mogłabym tu nocować, a niekiedy zdarza się, że 18 minie, a ja nie chcę iść do domu.
To, że sklepik na Staszica jest najstarszym sklepem, to już wiemy. Ale widzicie te półeczki za mną? Proszę bardzo. One mogą skrywać wiele tajemnic, wiele moteczków, które już nigdzie nie będą dostępne, a będą leżały sobie i czekały na Was. Zapraszam Was do naszych sklepów codziennie. Zapraszam również na nasze spotkania dziewiarkowe i również zachęcam do brania udziału w warsztatach, które prowadzimy. Zapisy zawsze ogłaszamy na naszych grupach: wrocławskie dziewiarki, łódzkie dziewiarki i krakowskie dziewiarki. Chcemy dzielić się z Wami naszą wiedzą. Chcemy, żebyście doskonaliły swoje umiejętności. No i chcemy, żebyście z nami świętowały nasze 15 urodziny. Do zobaczenia. W 2014 roku sprowadzamy firmę Lankiars do Polski. Mnóstwo produktów, jest to nasz sztandarowy producent włóczkowy, w którym mamy prawie wszystkie jego produkty, a jeżeli czegoś nie ma na stronie e-dziewiarka, to z dużym prawdopodobieństwem jest na stronie lankiars.pl i zachęcamy Was do poznawania włóczek tego szwajcarskiego producenta, o doskonałej jakości gazety FAM, które to jest gazeta instytucja, bym powiedziała, które zawsze, gdy się pojawiają, są wielkim dziewiarskim świętem u nas w naszym sklepie. I zawsze Wam robię przegląd FAM-u, bardzo często pokazując włóczki, jakie są użyte do produkcji tego akurat modelu. Będąc przy sklepie we Wrocławiu, sklepie stacjonarnym, to był rok 2013, w roku 2015 powstał sklep w Krakowie przy ulicy Dietla, mniej więcej w tej samej wielkości, około 60 paru metrów w Krakowie jest Patrycja. I posłuchajcie, co Patrycja mówi o Krakowie. Cześć kochani, jesteśmy w Krakowie przy ulicy Dietla 50 w sklepie e-dziewiarka.pl, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. W tym roku obchodzimy 15-lecie naszej działalności, za co serdecznie Wam dziękujemy, ponieważ gdyby nie Wy, nie byłoby nas. Kto ma najfajniejszą pracę na świecie? No wiadomo, dziewczyny ze dziewiarki. Kochani, nie namawiam, ale jednak namawiam. Świętujcie z nami nasze 15 urodziny. Pa! Ostatni ze sklepów, który powstał pod szyldem e-dziewiarki, to jest łódzki sklep. Łódzki przy ulicy Zielonej. Największy, jaki posiadamy, ponieważ jego powierzchnia to jest ponad 100 metrów kwadratowych. Rządzi tam Danusia. Danusia, która z wielką pasją rozwinęła ten sklep. I posłuchajcie, co Danusia ma Wam do powiedzenia. Dzień dobry, kochani. Jesteśmy w sklepie e-dziewiarki w Łodzi. Chciałabym Was serdecznie przywitać. Doskonale znacie nasz asortyment. Wiecie, że dużo włóczek z naszego lotniska znajduje się również w sklepach stacjonarnych. Natomiast ja zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzali również sklepy stacjonarne. Nie tylko nasz sklep, ten główny e-dziewiarka.pl, ponieważ często w zasobach naszych półeczek kryją się skarby różne, których już najnormalniej na świecie nigdzie nie znajdziecie, tylko u nas. Dzisiaj postaram się zapytać kilka naszych klientek, za co lubią e-dziewiarkę. A, za co lubią e-dziewiarkę? Za wszystko, za obsługę przemiłą przede wszystkim i za wybór tak wielki. Najbardziej lubię e-dziewiarkę za Danusię i za te kolory, które są dookoła. Za cudowne włóczki. Za super włóczki. Super spotkania, wspaniałą prowadzącą. Bo krótka historia, jaką powinniście wiedzieć, moja historia, to jest taka,
że ja jak przyszłam tutaj do pracy ponad 5 lat temu, to wydawało mi się, że zjadłam wszystkie rozumy, że wszystko potrafię zrobić, że nie ma dla mnie rzeczy nie do rozwiązania, że doskonale znam włóczki, ich składy, ich gatunki, ich charakterystykę. Natomiast moja praca, która polegała na tym, że sama dotknęłam każdego motka przy otwarciu tego sklepu, przeczytałam każdą banderolkę i sprawdziłam skład każdej włóczki, uświadomiła mi, jak marna była moja wiedza. Więc ja, Edziewiarkę, uwielbiam i cenię bardzo za to, jaką wiedzę tutaj zdobyłam. A wiedzę można znaleźć w zasadzie wszędzie, gdzie się jej szuka. Ale tak rzetelnej, jaka jest tutaj, chyba rzadko. Sklepy stacjonarne są trzy. Wszystkie je łączy pewne stałe punkty. W każdym z nich możecie znaleźć czerwoną sofę. Czasami jest większa, czasami mniejsza, zależy od metrażu sklepu. W każdej jest tapeta w dziergany wzór, ściek gładki prawy oraz piękne słowa Seneki na tej tapecie. Wiem, że to takie już anegdoty krążą, że jeżeli ktoś podróżuje po Polsce, to bardzo często jest tak, że przychodzi do sklepu i pyta się, czy można mu zrobić zdjęcie, gdy siada na kanapie tej czerwonej, a nad sobą ma ten złotą myśl i, no i to jest taka pamiątka, byłem, widziałem we Dziewiarce, we Wrocławiu, w Łodzi czy w Krakowie. Więc to jest bardzo miłe, że stworzyliśmy właśnie takie miejsca, w których chcecie się fotografować. W sklepie wrocławskim jest Krasnal. Kto zwiedzał Wrocław, kto był we Wrocławiu, wie, że można Wrocław zwiedzać śladami krasnali. W naszym sklepie na ladzie, na wystawie jest swoje Moteusz. Projekt tego krasnala sporządził Piotrek Rychel, znany ilustrator książek dla dzieci i na przykład rysunku na naszą torbę na 15 urodziny. To tak na marginesie o tym przypominam, o tym krasnalu. Jeżeli ktoś lubi rzeźby właśnie krasnalowe w różnych miejscach Wrocławia, a jeszcze nie widział Moteusza, to zachęcam. Koniecznie wpadnijcie do Stasi na plac Staszica zobaczyć Moteusza na naszej wystawie. Oprócz rozwoju sklepów i asortymentu rozwinęliśmy nasz kanał na YouTubie. I w roku, teraz Wam powiem, ponieważ to było, no to się może, już wiem, 12 marca 2015 roku został wyemitowany pierwszy odcinek Edziewiarka TV. Do dzisiaj powstało 155 odcinków, ale to nie wszystko, ponieważ w marcu 2020 roku, na początku pandemii, w strachu takim, co będzie, jesteśmy pozamykani w domach i jak żyć, jak ogarnąć taką rzeczywistość, ruszamy z naszymi programami na żywo, których nie ruszamy tego, co się dzieje na zewnątrz, tylko skupiamy się na pięknych, kolorowych, miękkich, puszystych, lejących, śliskich, różnych, jakie przymiotniki można użyć, włóczkach. Spotkania na żywo wyprodukowaliśmy 158 odcinków, przy czym każdy z nich trwa minimum godzinę. Te pierwsze trwały godzinę, teraz się muszę mocno streszczać, by się zmieścić w dwóch, więc dużo musiałam opowiedzieć przez te 158 odcinków. Jeżeli ogląda nas ktoś w tym momencie, kto jeszcze nie oglądał żadnego z odcinków programów na żywo, zachęcam, to jest niezwykła przygoda trwająca. Słuchajcie, już teraz 4 lata spokojnie minęły, to już teraz leci 5 rok live'u. Sobota, godzina 11, to jest ten czas, kiedy ruszamy z programami na żywo.
Harmonogram live'ów jest na naszej stronie e-dziewiarka. Można zawsze być na bieżąco. I jeszcze co jeszcze bym chciała Wam tutaj dorzucić? No nasz zespół cały to jest Stasia we Wrocławiu, Patrycja w Krakowie, Danusia w Łodzi, ale przecież we Wrocławiu mamy centrum dowodzenia, czyli ta główna baza, ta wieża kontroli lotów, bym powiedziała, czyli nasze lotnisko. Inusia i Renata odpowiadają za wysyłki, za odbieranie telefonów, za rozwiązywanie różnych spraw bieżących. I posłuchajcie, co one mają do powiedzenia. Dzień dobry. Znajdujemy się w magazynie sklepu internetowego e-dziewiarka.pl. Mam na imię Renata. Jestem Inna i właśnie z tego miejsca wysyłamy nasze paczki do Was. Naszą pracę rozpoczynamy od przeczytania Waszych maili i wydrukowania zamówień. To my odbieramy telefony od Was i rozwiązujemy problemy dotyczące wątpliwości związanych z wyborem włóczek i kolorów. A teraz każda z nas podzieli się krótką historią o sobie. Mam na imię Inna i jestem z Ukrainy. Mam imię inne niż inni. Pracuję w e-dziewiarce 5 lat. Moja przygoda z drutami zaczęła się już w Polsce, ale na szydełku robię od dziecka. I cały czas zdobyłam nową wiedzę w naszej branży, cały czas czegoś nowego się uczę. Będąc klientką e-dziewiarki, nigdy nie myślałam, że będę tutaj pracować, ale jestem tu, jestem z Wami i bardzo się cieszę z tego powodu, bo lubię swoją pracę i lubię nasz zespół. Do ekipy e-dziewiarki trafiłam jako ostatnia, a było to 3 lata temu. Jednak swoją przygodę z drutami rozpoczęłam w wieku 6 lat. Jak widać, pasja przetrwała wiele, wiele lat. Co lubię? Lubię muzykę klasyczną. A na koniec coś Wam zdradzę. Koleżanki ze sklepów stacjonarnych mówią na nas lotnisko. Dlaczego? Bo za oknami startują samoloty. Tak więc na wakacje mamy blisko. Cieszę się, że udało mi się połączyć pasję z pracą. Powiadają, że kto tak zrobił, nie pracuje. A więc, kochani, ja nie pracuję. Suplement. Po oglądnięciu materiału, który nagrałyśmy, nie mogę na siebie ani patrzeć, ani siebie słuchać. Ale nic nie zmienimy. Jeżeli jesteście zadziewiarką, to wiecie, że stawiamy na jakość włóczek, jakość akcesoriów, na bardzo duży nacisk kładziemy na stosunki takie międzyludzkie, więc do wszystkich zawsze, każdy producent jest przez nas znany osobiście i w 100% ja moją postawą i tym, jak odbieram i włóczki, i druty, i cała ta otoczka, mam nadzieję, że odbieracie to jako mnie, jako żywą reklamę tego, co robię. Czyli dziergam z włóczek wszystkich, do których mam 100% przekonanie. Duży nacisk kładziemy na to, byśmy... Też pokazujemy Wam w międzyczasie, pomiędzy różnymi włóczkami i naszymi programami, jak żyjemy, że lubimy biegać, że wspinamy się po górach. Ruszyła taka playlista na YouTubie e-dziewiarka w podróży, to przecież my jedziemy, niesiemy mikrofon, niesiemy kamerę, by Wam pokazać, jak oprócz dziergania, co jeszcze można robić? A biegamy, lubimy gotować, lubimy uprawiać ogródek. Oczywiście wszystko pomiędzy gdzieś włóczkami, bo włóczki to jest ten główny cel i żebyśmy zawsze byli dla Was postrzegani i byście chcieli być po prostu z nami. To tyle, co chciałam Wam powiedzieć dzisiaj. Pa, pa. I uwaga! Wisienka na torcie urodzinowym 15
te urodziny zobowiązują, tu nie ma to tamto, tu jest rabat 20% do końca października. Zachęcam Was, korzystajcie, bo produktów u nas moc. To nie jest to parę kategorii z pierwszego roku działania, to jest naprawdę ponad 300 kategorii, z których można wybierać. Wybierajcie 20% rabatu na rzeczy nieprzecenione do końca miesiąca. Pa, pa!